Paulina Bilińska. Witam i zapraszam na wiadomości Telewizji Republika. Nie ma żadnej zgody na tego rodzaju nieprawdziwe, kłamliwe sformułowania. Lokajskie podejście do Amerykanów powoduje, że nas nie szanują. Przyjechali goście, którzy napluli na dywan i sobie pojechali. Premier Mateusz Morawiecki nie pojedzie na szczyt grupy V4 i Izraela do Jerozolimy. Premier Morawiecki w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej. Dla Polski sprawa restytucji żydowskiego mienia jest zamknięta. Skoro rosyjski gaz wprowadziliśmy w dużych ilościach podczas zimnej wojny, nie rozumiem, dlaczego obecnie czasy miałyby być na tyle gorsze, żebyśmy nie mówili o Rosji jako o partnerze. Nie możemy zagwarantować obrony Zachodu, jeśli nasi sojusznicy uzależniają się od Wschodu. Konflikt Niemiec i Stanów Zjednoczonych na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Premier Mateusz Morawiecki nie pojedzie na szczyt przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej i Izraela do Jerozolimy. To reakcja na słowa izraelskiego premiera Netanyahu, który w czasie wizyty w Warszawie miał powiedzieć, że Polacy współpracowali z nazistami podczas Holokaustu. Premiera zastąpi w Jerozolimie Jacek Czaputowicz, szef MSZ. Marta Szamowska. Nie milkną echa wypowiedzi Benjamina Netanyahu opublikowanej w Jerusalem Post, według której premier Izraela miał powiedzieć, że nie Polacy, ale naród polski kolaborował z nazistami. Te słowa wywołały kryzys dyplomatyczny. Później pojawiły się przeprosiny i dementi. Niesmak pozostał. Trudno sobie przypomnieć wydarzenie o podobnej randze międzynarodowej. I co by nie mówić o tym, co się wydarzyło, Polska przez swoją pracę dyplomatyczną stała się najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie. Słowa premiera Izraela postawiły pod znakiem zapytania szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie, w którym uczestniczyć miał premier Mateusz Morawiecki, do tego stopnia, że prezydent Andrzej Duda proponował przeniesienie spotkania do swojej rezydencji w Wiśle. Prezydent zareagował bardzo stanowczo, ale jest taka stanowczość, jeżeli chodzi o te sprawy, potrzebna, bo pan prezydent jest tutaj bardzo konsekwentny. Nie ma żadnej zgody na tego rodzaju nieprawdziwe, kłamliwe sformułowania. Opozycja za to, co miał powiedzieć premier Izraela, obwinia polską dyplomację. Szczyt bliskowschodni to pasmo naszych porażek i upokorzeń. Polska dyplomacja nie tylko, że nie dała rady, ale to zachowanie, które od iluś miesięcy obserwujemy, takie zwaselizowanie, takie lokajskie podejście do Amerykanów powoduje, że nas nie szanują. Burzę wywołały nie tylko słowa Benjamina Netanyahu, ale również amerykańskiej dziennikarki, która podczas relacji z Warszawy powiedziała, że powstańcy w getcie walczyli z polskim i nazistowskim reżimem. Po kilku godzinach Andrea Mitchell przeprosiła. Przyjechali goście, którzy napluli na dywan i sobie pojechali. Reakcja ze strony naszych władz jest dla mnie skandaliczna, bo żądanie tylko i wyłącznie przeprosin, zamiast chociażby wydalenia pani Mitchell z Polski i zastosowania artykułu 133 kodeksu karnego, jako przestrogę przed kolejnymi tego typu zdarzeniami, jest dla mnie bezwarunkowo konieczne. Szczyt w Jerozolimie ma być kolejnym etapem strategicznego dialogu pomiędzy Izraelem a państwami Grupy Wyszehradzkiej. Pytaniem otwartym jest, czy tak będzie. Jest problem, czy nie ma problemu? No bo mamy fake newsa, tak? Z drugiej strony coś dzieje się, tak? No w tych stosunkach polsko-izraelskich ciągle jest to podszyte. Mamy bardzo dobrą deklarację premierów, a jednocześnie ciągle ktoś dorzuca tej do kotła. To jest pokrętne. Ja sądziłem, że po tym wielkim wydarzeniu i tej wielkiej burzy medialnej, jaka miała miejsce rok temu w sprawie polsko-izraelskich deklaracji i oświadczeń, że ta druga strona będzie się wypowiadała w sposób jednoznaczny, klarowny, otwarty, ale widocznie nie potrafią tego albo nie chcą, trudno mi powiedzieć. Po południu szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że premier Mateusz Morawiecki nie weźmie udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie. Powodem decyzji miał być fakt, że premier Morawiecki jest bardzo wyczulony na fałszywe oskarżenia pod adresem narodu polskiego. Polskę na spotkaniu reprezentować będzie szef MSZ Jacek Czaputowicz. Marta Szramowska, Telewizja Republika. W wywiadzie dla polskiej agencji prasowej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dla Polski sprawa odszkodowań za żydowskie mienie utracone podczas Holokaustu jest zamknięta. Polska kilkadziesiąt lat temu zawarła umowę z USA regulującą te kwestie.
Niemcy zniszczyli nasz kraj, chcieli wymordować niemal cały polski naród, a pozostałą część zamienić w niewolników. Mamy prawo do tego, by żądać odszkodowań. Sprawa zwrotu mienia obywatelom amerykańskim pochodzenia żydowskiego jest zresztą całkowicie uregulowana. Od lat mamy podpisaną w tej sprawie z Amerykanami umowę indemnizacyjną, która zwalnia nasz kraj z tej odpowiedzialności. Chcę to jasno podkreślić, nie ma obecnie tego tematu. Polska jest pod tym względem całkowicie bezpieczna. Polska była ofiarą, a nie katem. I przede wszystkim to Niemcy nigdy nie zrekompensowały Polsce strat, które spowodowała zbrodnicza polityka III Rzeszy. Do ostrej różnicy stanowisk między kanclerz Niemiec Angelą Merkel a amerykańskim wiceprezydentem Mike'em Pence'em doszło podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Merkel wzięła na siebie rolę adwokata Rosji i broniła gazociągu Nord Stream 2. Wiceprezydent USA odpierał, że Ameryka nie może brać odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy Zachodniej w sytuacji, kiedy ta otwiera się na wschód. Pence apelował o wycofanie się Unii Europejskiej z układu z Iranem. Urszula Rogala. Monachijska konferencja bezpieczeństwa jest jednym z niewielu miejsc, gdzie pomimo zaostrzającej się sytuacji międzynarodowej, politycy z często zwaśnionych państw spotykają się, by w dialogu poszukać kompromisów. Kanclerz Niemiec Angela Merkel broniła Nord Stream 2, zaprzeczając opiniom, że nowy gazociąg zwiększy zależność Niemiec i Europy od rosyjskiego gazu. Rosyjska cząsteczka gazu to rosyjska cząsteczka gazu. Nie ma znaczenia, czy jest przesyłana przez Ukrainę, czy przez Morze Bałtyckie. Skoro rosyjski gaz wprowadziliśmy w dużych ilościach podczas zimnej wojny, nie rozumiem, dlaczego obecnie czasy miałyby być na tyle gorsze, żebyśmy nie mówili o Rosji jako o partnerze. Przemawiający po Merkel wiceprezydent USA Mike Pence zdecydowanie skrytykował realizowaną przez Niemcy i Rosję inwestycję. Nie możemy zagwarantować obrony Zachodu, jeśli nasi sojusznicy uzależniają się od Wschodu. Uczestniczący w konferencji w Monachium minister obrony Mariusz Błaszczak wskazał z kolei, że pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży gazu Rosja przeznacza na zbrojenia. Zwróciłem uwagę, że pieniądze, które Rosja pozyskuje ze sprzedaży gazu, uzależniając Europę, wydaje przede wszystkim na zbrojenia. To paradoksalna sytuacja, kiedy za pieniądze partnerów z Zachodu Europy Rosja się zbroi. Wiceprezydent Pence odniósł się też do zakończonej przedwczoraj konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Nadszedł czas, by europejscy partnerzy przestali podważać amerykańskie sankcje wobec Iranu. Nadszedł czas, by Unia Europejska wycofała się z porozumienia atomowego z Iranem. W tegorocznej konferencji bezpieczeństwa w Monachium uczestniczyło 35 szefów państw i rządów, blisko 90 ministrów i kilkuset ekspertów. Urszula Rogala, Telewizja Republika. Dzisiejsze przemówienie irańskiego ministra spraw zagranicznych Mohammada Javada Zarifa było najpilniej obserwowanym punktem ostatniego dnia konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Szef irańskiej dyplomacji przyznał, że ryzyko wojny z Izraelem jest duże, apelując przy tym do krajów Europy o większą współpracę gospodarczą z Teheranem. To pierwszy komentarz wysokiego rangą perskiego polityka do zakończonego w czwartek szczytu bliskowschodniego w Warszawie. Jesteśmy w Syrii na zaproszenie rządu syryjskiego wyłącznie w celu zwalczania terroryzmu. Nie ma innego powodu, dla którego tam byśmy byli. Naruszenie libańskiej przestrzeni powietrznej i ataki powietrzne na terenie Syrii to pogwałcenie prawa międzynarodowego. Międzynarodowa społeczność w Europie, która uważa, że prawo międzynarodowe jest podstawą porządku międzynarodowego, obwinia nas, nie obwiniając Izraelczyków za te naruszenia, więc obudźmy się. Ryzyko wojny jest ogromne, ale ryzyko będzie jeszcze większe, jeśli będziecie przymykać oczy na poważne naruszenia prawa międzynarodowego ze strony Izraela. Były szef brytyjskiego MSZ Boris Johnson nieraz już zaskakiwał swoimi wypowiedziami i zachowaniami. Tym razem przyszedł czas na jego siostrę. Rachel Johnson w ramach protestu przeciw wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej postanowiła rozebrać się na wizji. Jak wskazała, rozbierając się na wizji, udzieliła poparcia dr Victoria Bateman, która publicznie się rozbierając, protestuje przeciw opuszczeniu wspólnoty. Dodała, że Brexit pozostawi Wielką Brytanię nago. Rachel Johnson podkreśliła też, że udziela pełnej aprobaty wobec takiego protestu. W dzisiejszych czasach trudno usłyszeć twój głos, gdy mówisz o Brexicie. Czuję, że osiągnęliśmy punkt nasycenia. Dołącz do proeuropejskiej kampanii Victoria Bateman, która wymaga
wymyśliła sposób, by zostać zauważoną, stwierdziła, po czym zaczęła rozpinać koszulę. Goście w studio nie kryli zaskoczenia. Karnawał można uznać za oficjalnie rozpoczęty. Mowa oczywiście o Wenecji i dorocznych obchodach, które zainaugurowały sezon. Widowisko na wodzie zgromadziło tysiące widzów, a motywem przewodnim tegorocznego pokazu był fragment szekspirowskiego Otella, który miał nawiązać do 50. rocznicy lądowania człowieka na Księżycu. Wenecjanie, którzy przypłynęli ponad 130 łodziami do słynnej dzielnicy Canareggio, ubrani byli w stroje superbohaterów oraz postaci z kreskówek. Występ uświetnili tancerze, akrobaci i inni artyści. W ciągu 2 tygodni do Wenecji będą zjeżdżali turyści z całego świata, aby brać udział w pokazach. Wielu z nich aktywnie bierze w nich udział, zakładając symboliczne weneckie maski. Tradycja weneckiego karnawału sięga IX wieku. Największe wydarzenie tegorocznej imprezy odbędzie się w niedzielę 24 lutego, podczas której można będzie podziwiać Lot Anioła, czyli zjazd młodej wenecjanki na linię z dzwonnicy na placu Świętego Marka. Tak wyglądał ten dzień. Teraz czas na sport w Republice, na który zapraszam w imieniu Rafała Kacprzaka, a następnie Ilona Januszewska przedstawi najnowszą prognozę pogody. Życzę spokojnego wieczoru.